Cześć, witajcie wszyscy na temat filmiku z kolejnymi modyfikacjami do telefonu Sony Xperia S. A dzisiaj zajmiemy się jedną z ciekawych modyfikacji, jakim jest oprogramowanie wersji Androida 4.2.2, czyli tego najnowszego, modyfikacji nazwanej Patch, czyli tak zwanej Patchman. Jest tak to zawsze bardzo fajna, dużo opcji do konfiguracji, ale jest też jeden bardzo duży błąd, czyli bardzo krótka żywotność na baterii, dzisiaj rano ładowany już jest ponad 80% rozładowany. Ale oprogramowanie ogólnie jest bardzo fajne, z czego chciałem Wam przedstawić kilka ciekawych opcji, które na przykład nie zobaczymy w Androidach 4.1.2 i starszych. Na początek, tutaj widzicie, mamy lock screen. Lock screen się może w sumie tutaj nie zmienia, oprócz tego tutaj na górze. Tu mamy szybkie skróty, czyli do uruchomienia, odblokowania, do wiadomości, do muzyki, do połączenia oraz do internetu. To jest takie dodatkowe ustawienie. Natomiast kolejną rzeczą są tak zwane dodatkowe widżety. Te widżety się zmieniało bodajże przesuwając w dół zmienia nam się tutaj, że mamy lock screen na samym dole i w tym sposobem możemy sobie przemieniać nasze widżety, czy takie widżety na lock screenie. To jest dodana opcja, jeżeli chodzi o Android 4.2.2. Co ciekawe, przechodząc w prawą stronę, uruchamia nam się automatycznie aparat, którego na razie nie chcę włączać, natomiast po lewej stronie możemy różne tutaj dodawać widżety, więc spróbujmy sobie dodać jeden z nowych widżetów. Tutaj, jak widzicie, mamy sporą listę tych widżetów, które możemy tutaj dodać. Latarka, zegarek i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy sobie dodać w takim wypadku może Google Now, który mam tutaj na tej górze. I taki oto sposobem pojawia nam się tutaj na górze opcja. Oczywiście to jest wypróbuj Google Now, bo na razie nam to nie działa. Jednakże to możemy sobie pozmienić, na przykład nie chcemy mieć tego, więc przesuwamy w dół. Przesuwamy sobie na tą stronę, którą chcemy, żeby nam się uruchamiało domyślnie. I teraz dzięki temu będziemy mieć tutaj w tej formie do uruchamiania. Dobra, odblokujemy sobie ekran i przejdziemy sobie do pulpitu. No oczywiście pulpit jak na razie tutaj jest standard, troszeczkę może się zmieni animacja, jeżeli chodzi. Troszeczkę mamy inne tło. Natomiast zmieniły się niektóre rzeczy oczywiście na pasku powiadomień. Po pierwsze, w zależności od tego, gdzie przyciągniemy sobie palcem, z lewej strony będziemy mieć normalny pasek powiadomień, różnie ze skrótami. Tu na górze widzicie taką małą, fajną opcję, do której zaraz przejdę. I mamy tutaj też drugą opcję, czyli przechodząc z prawej strony, pojawia nam się to tutaj nowe menu z Androida 4.2.2, które mamy szybkie ustawienia, które również możemy dodać. Możemy sobie na przykład włączyć Wi-Fi, możemy sobie na przykład sprawdzić status baterii, możemy także włączyć nowe funkcjonalności Pi, tak to się nazywa, zaraz Wam to przekażę. Możemy również zmienić sobie rozdzielczość naszego tutaj telefonu, możemy również zmienić jasność ekranu. W sumie włączę Wam jasność, żebyście lepiej widzieli. To widzicie, pojawia nam się taki widżet. Przesunę sobie to na taką jakość, żebyście mogli bardzo fajnie widzieć. Ok, dobra, mamy włączony Wi-Fi. Na górze tutaj, jak widzicie, jest troszeczkę spersonalizowane. Przyjmy się w takim wypadku po naszym menu. Co ciekawe, zauważono, co ja zauważyłem też oczywiście w menu powiadomień oraz menu wiadomości. Dajemy sobie na ustawienia i przyjrzymy się tutaj. Mamy kilka fajnych opcji, które warto sobie tutaj zaznaczyć. Oczywiście tutaj mamy kilka ustawień, które już były poprzednio. Jednakże mamy takie coś jak prywatny tryb, który tutaj widzicie, jest to tryb prywatny, czyli po prostu ukrywa treść. Ta opcja też również pojawiała się w telefonach od Sony w zwykłym oprogramowaniu, więc jest to jedna z ciekawych rzeczy. Natomiast reszta tej wiadomości raczej jest taka sama, jak była w przypadku Androidów nowszym 4.0. Przejdźmy sobie teraz do menu. Tutaj mamy standardowo widżety. Jeden z nowych widżetów to jest ten właśnie Siklak, który jest dodany właśnie na Rio 4.2.2 oraz również inne opcje z tego oczywiście ROMu, który tutaj jest. Tutaj mamy kilka różnych fajnych opcji. Mamy zegar analogowy, mamy zegar cyfrowy, który żeście przed chwilą widzieli. My sobie przejdziemy jednak do ustawień, tutaj jest najwięcej do omówienia. I przejdziemy się na początek naszego głównego menu. No menu jest takie jak w przypadku tabletów, czyli z prawej strony mamy ustawienia, a po prawej stronie mamy nasze opcje żądane. Jeżeli chodzi o Androida 4.2, to tutaj mamy wszystkie ustawienia, które mamy również w Androidzie 4.1. W większości tutaj raczej się nic nie zmieniło. Jednak zmieniło się kilka fajnych opcji, do których już Wam pokazuję. Tutaj Wam jeszcze pokazuję, jeżeli chodzi o zmiany ustawień. I tu mamy bardzo fajną rzecz. Są tu pokazujące alerty Amber, czy uprowadzenia dziecka, i są to też również tutaj poważne zagrożenia oraz ekstremalne zagrożenia. Czyli takie wyświetlanie w przypadku przez operatora naszych wiadomości na naszym telefonie w przypadku jakichś tam bardzo, bardzo dużych zastrzeżeń oraz zagrożeń, które na nas mogą oczekiwać. Animacje, jak widać, bardzo fajnie tutaj wyglądają i płynne są. Jest to jedna z ciekawszych opcji. Tutaj ma taką cechę Make it Dark. Jeżeli to wyłączymy, będziemy mieć po prostu motyw, który nam będzie tak bardziej przypominał tego Androida. Tak, teraz tutaj widzicie, zresztą to jest taka jedna z opcji ciekawszych. Jeżeli chodzi o dźwięk, tutaj dodano też kilka fajnych rzeczy. Przede wszystkim ma tutaj opcję efektów muzycznych,
czyli tak zwany korektor. Tu mamy dwa korektory. Jest to korektor lepszenia dźwięku oraz DSP Manager. O lepszenia dźwięku to jest korektor z Walkmana, z oryginalnego od Sony. I mamy też kilka tutaj innych fajnych opcji, które nam się mogą przydać. Czyli jest uruchomienie odtwarzacza, jeżeli podłączymy słuchawki, czy podpinamy słuchawkę, od razu nam się włączy muzyka. Mamy również bezpieczną głośność. No i oczywiście mamy tutaj także dźwięki ładowania, czyli poprzez włączenie ładowarki naszego telefonu będą nam się jakieś odgrywać dźwięki, również wibracje, jeżeli sobie tego zażyczymy. Bardzo fajne rzeczy, które dodane zostały do tej wersji. Tutaj mamy również animację, jeżeli chodzi o wyświetlacz, czyli taka animacja wyłączania monitora CRT, która tak mniej więcej wygląda. Więc to jest dodane, tego nie było wcześniej, tu możemy również sobie wybrać animację, jaka to ma być. Mamy tutaj sterowanie jasnością, czyli możemy sobie przesunąć palcem na górze, możemy sobie sprawić jasność ekranu. Tutaj mamy autoobracanie, które możemy w sumie włączyć. Tutaj mamy również to, że nam zamienia głośności, jeżeli obrócimy sobie ekran. Tutaj mamy opcję ustawień rotacji, no i oczywiście tutaj mamy diodę powiadomień baterii. Jeżeli chodzi o pamięć, no tutaj się raczej nic nie zmieniło. To wszystko jest tak samo jak było. Tu mogę nam pokazać, ile tu zostało zmienione. I jeden z bugów, który się pojawia, czyli przypadkowe zamknięcie niektórych części w aplikacjach. Nie wiem, czemu to się tak dzieje. Jest to wersja 23, taka powiedzmy najnowsza do beta, do testowania, więc czasem wychodzą takie błędy, ale ogólnie telefon ładnie chodzi. To oczywiście baterie, zwróćcie uwagę. Mamy 79%, jest tutaj 12 godzin na baterii. I tryb gotowości nam najwięcej tutaj wybiera baterii, gdzie już mamy 80%. Tutaj mamy aplikację, pokażę Wam, ile mamy wolnej pamięci w tym telefonie, w tym ramie przypadkowo. Mamy 226 MB wolnej pamięci, więc jest to sporo na takie oprogramowanie. Tutaj mamy nową funkcję z Androida 4.2.2, czyli ustawienia tutaj naszego operatora. Możemy sobie także ustawić o właścicielu, co ma nam się pojawić. Jeżeli klikniemy sobie na naszą ikonkę, to sobie możemy również zmienić nasz profil, którego nie chcę zbytnio pokazywać też Wam. Tutaj mamy jeszcze opcje zaawansowane. Możemy sobie tutaj ustawić siłę wibratora. Tu mamy motywy, w wersji motywy koloryzacyjne. Jeszcze mamy jeden motyw, który nam zmienia interfejs na taki jak z Xperii. No i oczywiście tutaj mamy ekran domowy, czyli ten homescreen, który tutaj widzieliście przed chwilą. Mamy troszeczkę więcej opcji niż w przypadku Androida 4.1 oraz 4.0.4. Mamy tutaj więcej tych ustawień, jeżeli widzicie. Mamy tutaj również ustawienie animacji. Mam tutaj listę aplikacji, które możemy na przykład sobie ukryć, możemy tu ustawić przejście i tak dalej. To jest tutaj dość sporo ustawień, także każdemu powinno wystarczyć tutaj co jest. Mam także tryb pełnoekranowy, mamy blokadę, czyli nie możemy nic sobie zmienić na ekranie, dodawać ani usuwać. To jest bardzo fajna opcja zabezpieczająca. Mam tutaj oczywiście ustawienia lock screena. Możemy na przykład pokazywać, żeby nam się pojawiało tło na naszym ekranie blokady. Tutaj mamy włączenie widgetów na ekranie blokady, widać zegara, jaki ma być sposób. Tak jest naprawdę mnóstwo, to dużo czasu by zajęło Wam, żeby wyjaśnić. Jednak większość do takich opcji jest jak najbardziej do pokazania. Tutaj mamy oczywiście również połączenia paru na Android najnowszego, które możecie sobie ustawić właśnie tryby tabletu, tryby Free Tablet, tryby Stock Eye. No i oczywiście tablety kolorów Paranoid Android. Jest tego sporo, tu możecie również sobie poustawiać, jeżeli chodzi o rozmiar aplikacji, czy możecie sobie ustawić rozdzielczość każdej aplikacji. To jest fajnie teraz pogrupowane, że możemy sobie to pozmieniać. Na przykład wybierzemy sobie YouTube'a i tu możemy sobie ustawić, jaki ma być układ, jaki ma być rozmiar, jaki ma być układ interfejsu, kolory. Oczywiście tutaj możemy sobie również uruchomić lub zresetować. Bardzo fajna rzecz, troszeczkę ulepszona w przypadku poprzednich wersji. Kolejną rzeczą mam tutaj ROM Control, to jest akurat połączenie AOCAP. Funkcji tutaj mam naprawdę tego mnóstwo. Mam tutaj ogólny wygląd, czyli ustawienie powiadomienia, możemy dać sobie niestandardową animację uruchamiania. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Mam tu także również belkę nawigacyjną, która czegoś nie chce się w ogóle pojawić. To jest ta belka, która nam się pojawia tutaj na dole. No tego, że to włączyłem, nie chce mi się to pojawić, może jest to gdzieś to wyłączone, nie wiem, trzeba powiedzieć, nie jest mi tak potrzebne. Tu mamy pasek statusu, czyli na przykład ustawienia baterii, zegara, sygnału, tutaj mamy również diody LED, które tutaj możemy pokonfigurować tą diodę, która nam się tutaj w tym miejscu wyświetla. Tych opcji jest bardzo dużo i dla każdego coś się znajdzie ciekawego. Reszta się tutaj raczej nic nie zmieniła, tu mamy już taką opcję w systemie jak Permission Management, który ustawia nam uprawnienia do każdej aplikacji. Mamy tu również Super User, który jest w takiej formie, bardzo fajnie to zrobione jest, szczerze powiedziawszy, który tutaj kontroluje zezwolenie aplikacji dostępu. No i oczywiście mamy tutaj Preformers. To jest inna taka z ciekawszych aplikacji, tutaj jak widzicie mam tak ustawione, czyli na 1 GHz. Interactive Deadline. Tutaj macie ustawienia zaawansowane.
Natomiast macie połączenie również z PyCPU, którym pokazuje, że DIP ślubie 90%, jednakże i tak bateria dość szybko schodzi. Jednakże nie narzekam, bo naprawdę telefon jest bardzo płynny na tej wersji. I tutaj jeszcze mamy CPU Info. Więc jest to taki troszeczkę lepszy panel, jeżeli chodzi o ustawienie. No i tutaj oczywiście mamy jeszcze status tego oczywiście oprogramowania. No i informacja o systemie, żeby nie było. Tutaj mamy wersję system Android 4.2.2 i oczywiście na nowej wersji kernela 4.0. Co ciekawe, uruchamia nam się tutaj nagrywanie Full HD. Dzięki temu możemy po prostu nagrywać już na nieoryginalnych oprogramowaniu Androidowym nagrywanie Full HD, które Wam zaraz pokażę. Tutaj jest akurat aparat inny, jest to aparat z Samsunga Galaxy S3 z tego nowego Androida 4.2.2. Jest to w takiej formie. Tym tutaj obrazkiem możemy sobie robić zooma. Natomiast tutaj w tym miejscu mamy ustawienia i te ustawienia są no tak są po giframu, żeby jakoś to żebyście widzieli. Tutaj możemy sobie zmienić ustawienia, jeżeli chodzi o jakość tego wyświetlania, o diodele, czy ma być pokazywane, tak jak tutaj widzicie, czy ma być lampa flash. Tutaj mamy ustawienia, które Wam pokażę. Jednym z bugów, który jest, to jest to, że nie mamy rozmiaru 12 megapikseli, tylko mamy maksymalnie 8 megapikseli. No niestety taka tutaj jest na razie opcja, ale już się starają panowie z Xda, żeby to naprawić. Ciężko jest strasznie wtrafić tą opcję i dlatego jest to troszeczkę niewygodne. Zresztą to jest po prostu tutaj czasowe robienie zdjęcia. Tutaj również wybór scenerii oraz wybór innych takich mniejszych pierdółek. Dobra, przejdźmy sobie w takim wypadku na nasze nagrywanie kamery. I tutaj Wam pokażę nagrywanie Full HD. W opcjach mamy oczywiście tutaj tą opcję. Mam tutaj jakość wideo 720p i mam tutaj jakość HD 1080p. Także jak najbardziej jest to możliwe, więc w końcu można nagrywać wersję Full HD na tym nowym kernelu, dlatego że w sumie po części dzięki Sony, że udało tutaj źródła i nowego softa, deweloperzy w końcu mogli stworzyć coś, co nam się po prostu przyda. Telefon się strasznie nagrzewa przy normalnym działaniu, to nie powinno tak być. Więc albo coś jest skopane w tym oprogramowaniu, albo po prostu taka jest wada tego telefonu. Dobrze, to by było tyle, jeżeli chodzi o takie tutaj ciekawsze rzeczy. Oprócz tego mogę Wam jeszcze pokazać Glue Manager. To jest takie coś, dzięki któremu możemy przeglądać kompatybilne oprogramowania. Tutaj jak widzicie, CM, mamy TMOS, na przykład CMA, możemy sobie przeglądać na nasz model i tu możemy sobie ściągnąć z Playbook na przykład oprogramowanie. Tutaj mam akurat tylko Androida 4.04, ale jest tutaj bardzo fajna rzecz, która na pewno się niektórym przyda. Ona automatycznie pobiera oprogramowanie, instaluje pliki, uruchamia do recovery, jak tutaj zresztą widzicie, i można nawet automatycznie wgrać się oprogramowanie. Bardzo fajna rzecz. Jeden z dodatków to jest oczywiście Google Pacman, czyli tak zwana aplikacja normalnego Pacmana. To szczerze powiedziawszy mnie troszeczkę zaskoczyło w tym oprogramowaniu, bo wcześniej go nie używałem. Jak widać, bardzo fajnie to działa. Ok, więc to było w sumie na tyle. Tutaj jeszcze z takich ciekawszych aplikacji to galeria, oczywiście, która się zmieniła, która jest fenomenalna wręcz według mnie, jeżeli chodzi o takie zmianki drobne, a jednak oko cieszą. Przede wszystkim teraz te aplikacje, które tutaj mamy, możemy tu oczywiście bezpośrednio przechodzić do tak zwanego trybu rzutu ekranu widoku taśmy filmowej lub widoku siatki. Taśma filmowa to jest to, co teraz tutaj widzicie. Zdjęcie dalej możemy usuwać sobie poprzez przeciągnięcie w dół. Jednakże jest to też jedna z ciekawszych opcji, na przykład wchodząc sobie na przykład w aparat z takim znaczkiem, zmniejszając sobie tutaj na to, żeby nam się pojawiło do tak zwanej taśmy filmowej. I zwróćcie uwagę, po lewej stronie nam się pojawia takie coś jak menu. Jeżeli sobie my przyciągniemy tutaj wszystkie nasze zdjęcia, chcemy na przykład sobie włączyć na aparat, no to nam się automatycznie włączy na aparat. Bardzo fajna rzecz, troszeczkę lepszona, nie trzeba wchodzić jeszcze jakieś tam pierdoły, bo też wchodzi nam z powrotem na nasze zdjęcie, które żeśmy zrobili. Także jest to troszeczkę usprawnione, bardzo to fajnie wygląda, bardzo ładne animacje, jak najbardziej na plus. No i okej, to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o takie nowości w tym oprogramowaniu. Reszta należy do Was, tego, że tych opcji jest naprawdę bardzo dużo i ciężko jest tutaj Wam wyjaśnić. Aha, no jeszcze bym zapomniał, pokażę Wam te opcje Pi. To są opcje, które nam się pojawiają po tak zwanym ruchu przeciągnięcia, który ciężko jest, powiem szczerze, to włączyć. Jak mi się uda, to Wam to pokażę. Pi to jest takie coś, że po przejechaniu takim palcem na ekranie sprawi nam się pojawi taki pasek tutaj okrągły, dzięki któremu będziemy mogli
wykonywać na szybko jakieś tam aplikacje. Tylko to bodajże jest chyba wyłączyłem przypadkiem w systemie Pi Settings. Tutaj mamy Trigger Area i tutaj jest wyłączone, dlatego muszę zdać sobie to na normal. Ok, tutaj się widzicie w systemie, macie status bara, bo tego chyba zapomniałem pokazać. Menu zasilania, przecieki na pasku stanu, czyli to, które tutaj się wam pojawia. Dobra, i teraz wam pokażę, jak to mniej więcej działa. To jest włączone. Mam nadzieję, że znowu. Tak, jest włączone. I teraz tak, musimy to zrobić w takiej formie jak przyciągnięcia łuku, jak widzicie tutaj. I mamy teraz tak, wstecz. Szybciej nam się pojawia takie coś. Czyli mamy informację na temat wszystkiego. Tutaj mamy home, wstecz, menu aplikacji, menu wyszukiwania oraz menu ustawień. Bardzo fajna rzecz, tylko niestety, ale troszeczkę to przeszkadza, bo ten łuk trzeba naprawdę bardzo dobrze zrobić i możemy tylko to zrobić na dole strony, o czym możemy sobie zmienić. Ok, włączyłem coś, co mi się to nie zmieniło. Mianowicie, jak widzicie, tutaj na przykład tego nie mogę zrobić, nie mogę też tego na górze zrobić, tylko to działa tutaj w tym miejscu odrębnie, którym jest tutaj zmienione. Bardzo fajna rzecz, ci, którzy by chcieli, to mogą również zainstalować to oprogramowanie, żeby sobie sprawdzić. Ok, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie nowości w tym oprogramowaniu. Naprawdę polecam wam dla tych, którzy chcą mieć najnowszego Androida na tym telefonie. Oczywiście wymagane jest odblokowanie bootloadera, ale polecam mimo tego, że jest kilka wad, takich jak szybkie schłodzenie baterii oraz to, że nie możemy zdjąć 12 megapiksela, chociaż dla mnie to nie jest taki problem. Tutaj jeszcze dla potomności pokazuję, że Walkman dla tych, którzy nie lubią zwykłego odtwarzacza muzycznego, który jest, również działa łącznie z ustawieniami audio. Także dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!